Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oto przyszedł czas na zbiorniczek na Akademię. Jak widzicie, zbiorniczek wygląda całkiem fajnie. Ogólnie u mnie w krewetkariach z roślinami jest słabo, tylko troszkę mchu jakiegoś i to wszystko. Filterek, jak dobrze pamiętacie, UJET trójeczka, jakieś tam kostki ceramiczne z tyłu, skałki mineralizujące. Podłoże, jak pamiętacie, Akadama i Baraki, podwójnie palona, twarda. To akurat jest granulacja średnia. Tak to wygląda. No, zbiorniczek wygląda bardzo ładnie, nie? Do tego zbiorniczka wpadną zaraz krewety, które się tutaj aklimatyzują. Wyłowiłem około 10 pinto piano czerwonych. Kilka tajtibie bez fenotypu Tajwana, więc tak, taka będzie obsada tego zbiornika. pH, jakie mam na tym akwarium, to jest około 6, tam 5,9, 5,8. Pokażę wam jeszcze, jakie parametry zrobiłem na tym zbiorniku. 127-128 ppmów. Pamiętajcie, że to są ppmy. 128 ppmów, czyli co nam daje jakieś 260 mikrosiemensów. I tak mam praktycznie we wszystkich akwariach. Na Akademię też tak będzie. Także tak to wygląda. Zbiorniczek już jest dojrzały, ponad 3 tygodnie, także można krewety wpuszczać. Tym bardziej, że tutaj woda była częściowo z dojrzałego baniaka wpuszczona. Filterek był też stary, także to wszystko szybko dojrzewało. Ok, to wpuszczamy krewety. Krewetki mamy wpuszczone. Także no teraz niech się ładnie aklimatyzują. I zobaczymy, jak to będzie na Akademii wyglądało. Chociaż wydaje mi się, że będzie wszystko fajnie, wszystko w porządku, także w sumie tyle, no. Powinno być dobrze. No jestem dobrej myśli, także zobaczymy. No nic, to chyba tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i na razie, do następnego, pa, pa. We'll be right back.